Do wykonania tego rysunku będziecie potrzebowali jak zwykle jakiejkolwiek kredki oraz pisaka. Kredką będziemy rysować szkic, natomiast pisakiem poprawimy sobie kontury. Teraz tak, narysujemy sobie siedzącego psa i zaczniemy od ziemi, na której on będzie siedział, żebyśmy wiedzieli w ogóle, w jakiej przestrzeni się znajdujemy. I do tego rysunku wykorzystamy takie kształty jak koło, prosta linia i kształt literki J, ale ją sobie wydłużymy, czyli zrobimy ją taką. Dobra. I teraz zaczynamy od narysowania sobie ziemi, na której będzie pies siedział. Rysujemy pochyloną linię. To jest, ta linia oznacza grzbiet psa. I teraz tak, za pomocą prostych kółek wyznaczymy sobie, gdzie jest zadek, gdzie jest środkowa część i gdzie jest głowa. Te trzy części nam wystarczą, żeby narysować psa. Tutaj dodamy sobie, szkicując literkę J, i to będzie pysk. Tutaj, popatrzcie, schodzimy do połowy, prawie połowy tego koła. Dodajemy sobie linię prostą i drugą linię, one się zwężają, czyli właściwie wychodzi taki prostokąt zwężający się u dołu. I tutaj dodajemy sobie prawie co koło taką łapkę na dole. I teraz tak, obrysujemy sobie to wszystko pisakiem. Popatrzcie. Kółkiem znowu robimy oko. Tutaj jest pyszczek. I popatrzcie, dzięki tym liniom wiemy, co my rysujemy. Nie rysujemy w pustej przestrzeni, tylko wiemy, po jakim kształcie idziemy, do czego dążymy. Teraz tu pod głową rysujemy kawałek kółka. Obrysowujemy tą naszkicowaną nogę. Uszy sobie zrobimy w formie takich trójkątów. Z tyłu głowa. I teraz popatrzcie, zrobimy wielki skok aż na sam dół. To będzie grzbiet psa. I teraz tutaj prawie całe kółko, właściwie połowę koła narysujemy w ten sposób. To jest tylna łapa. Tutaj połączymy brzuch z tylną łapą. I tutaj prawie... Jakbyśmy chcieli tu wrysować kółko, to jego byłby taki kawałek, więc tutaj taki płaski kawałek narysujemy, to będzie łapa tylnia zgięta. I narysujemy sobie jeszcze tylnią łapkę i tam z tyłu łapkę, która jest za psem. Tutaj połowa kółka znowu, taki księżyc powstanie, to będzie ogonek. To jest jeden siedzący piesek, a drugi będzie troszkę inny, może mniejszy. Też zaczynamy od narysowania ziemi i zrobimy sobie na tej samej zasadzie, czyli rysujemy pochyloną linię, zaznaczamy sobie, gdzie będzie zadek pieska, środek i głowa, czyli trzy takie kulki. Narysujemy sobie znowu wydłużoną literę J jako pyszczek. Tutaj do tej kulki doczepilibyśmy nogi jako patyki, ale my sobie je narysujemy jako taki zwężający się prostokąt. Na dole taka mała połówka kulki, czyli łapka. I teraz obrysowujemy sobie pieska. Ten będzie trochę inny. Zrobimy mu uszy jako trójkąty. Oczko. I teraz obrysowujemy głowę, pyszczek. Dół. I ja, popatrzcie, mogłabym pojechać tu, ale ja mu dodam takie futerko z tyłu głowy. Też mu zrobię grzbiet. Gdzie nie, gdzie dodam mu takie futerko. O, czyli będzie bardziej puszysty. Tutaj łapka. O. Tu znowu rysuję tak, jakbym chciała te kółka, rysuję tylko do połowy. Tutaj fragment koła, czyli łapka. No i rysujemy dół. Tutaj łączymy brzuch z łapą. Z tyłu kawałek widać łapki. I tu też kawałek widać. Ten akurat jest bardziej wychylony do przodu. Jakby coś wąchał. I oczywiście pół kółka jako ogonek.
Ten jest taki bardziej wychylony do przodu, ale mamy dwa siedzące pieski. Możemy sobie dodać jakieś detale, czyli jakieś łatki na piesku, uszach, jakieś dodatki, pazury, łapy. Tutaj możemy łatki dodać. Obroże. Takie dwa pieski.